Ceny telefonów ze średniej półki lecą w górę jak szalone, zresztą jak całej elektroniki. I część z Was może się zastanowić, dobra, co jest w tych telefonach, że są one takie drogie? Tylko że dzisiaj nie o tym. Dzisiaj porozmawiamy o telefonach do 2000 zł, ponieważ to jest też całkiem ciekawy segment i pomożemy Wam wybrać taką topkę, naszym zdaniem, 5 najlepszych telefonów, które możecie dostać w tej cenie. Osobiście uważam, że ten segment jest chyba najbardziej interesujący. Ja wiem, wciąż najbardziej widowiskowe są te flagowce, tylko zobaczcie, ten segment do 2000 to przede wszystkim tam jest bardzo gęsto dużo różnych marek, dużo różnych jest modeli telefonów. Ponadto też mam wrażenie, że większość ludzi będzie jednak zainteresowana tym właśnie segmentem, dlatego jemu się dzisiaj przyjrzymy. I w tym zestawieniu pokażemy Wam telefony zarówno takie, które są od kilku miesięcy, jak i świeższe, na przykład jak styczniowa premiera, na której sam osobiście byłem. I tak jak mówiłem wcześniej, niektóre z tych telefonów miały premierę jeszcze w styczniu i od takiego telefonu zaczniemy. Mianowicie jest to Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Mimo długiej nazwy to smartfon, który wyróżnia się na tle pozostałych i w dużej mierze jest tak za sprawą optyki. Główny obiektyw to 200 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Front telefonu to Crystal Res AMOLED o przekątnej 6,67 cala, o rozdzielczości 2712 na 1220 pikseli i odświeżaniu do 120 Hz. Dobrze wypada także kwestia jasności szczytowej, sięgającej aż do 1800 nitów oraz zabezpieczenia ekranu w postaci Corning Gorilla Glass Victus. Jak przystało na Xiaomi, podzespoły także wypadają tutaj dobrze. Za wydajność odpowiada Snapdragon 7S Gen 2, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Nie zabrakło także szybkiego ładowania 67-watowego, które pozwoli naładować telefon w zaledwie 44 minuty do pełna, a akumulator ma pojemność 5100 mAh i co ważne, ładowarka znajduje się w zestawie, co niestety nie jest już tak oczywiste w kwestii smartfonów. Kolejnym telefonem w tym zestawieniu będzie smartfon Motorola, czyli firmy, która słynie z robienia dobrych telefonów, zwłaszcza średniopółkowców, które są fajnie wyważone, jeżeli chodzi o cenę do jakości. Motorola Edge40 Neo to zdecydowanie smartfon, który charakteryzuje ciekawy design oraz kolory, które zostały dobrane wspólnie z Pantone i wykonane ze skóry wegańskiej, co w połączeniu z dobrą ceną, patrząc na oferowane możliwości i podzespoły, owocuje interesującymi telefonami, które nie nadwyrężą zbytnio naszego budżetu. Ekran w Edge40 Neo jest nieco mniejszy niż w poprzednim smartfonie, ponieważ ma przekątną 6,55 cala, ale nie jest to AMOLED jak poprzednio, a już POLED, który ma jeszcze wyższe odświeżanie 144 Hz. Telefon napędza procesor MediaTek Dimensity 7030, 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane użytkowników. Ciekawym dodatkiem jest klasa wodoszczelności IP68, która pozwala na zanurzenie telefonu w wodzie słodkiej przez maksymalnie 30 minut do głębokości 1,5 metra. Miły dodatek, ale osobiście nie polecam lepiej tego sprawdzać. Aparat główny to nie 200 megapikseli, a 50 z technologią UltraPixel i optyczną stabilizacją, co, bądźmy szczerzy, nie oznacza, że zdjęcia są 4 razy gorsze niż w wcześniej prezentowanym Xiaomi. Ładowanie oczywiście szybkie, co na szczęście staje się standardem w takiej cenie, 68-watowy, a akumulator ma pojemność 5000 mAh. Kolejna propozycja to smartfon, który w AnTuTu, w tym benchmarku, sprawił, że wielu użytkownikom opadły szczęki, ponieważ tak dobry wynik wykręcił. I to za sprawą mocnego procesora, który znajduje się w Poco X6 Pro 5G, czyli MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Do tego mamy 12 GB wydajnej pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB UFS 4.0, czyli iście flagowa specyfikacja. Ekran nie wypada gorzej, ponieważ znalazł się tutaj Crystal Res Flow AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, jasności 1800 nitów oraz wysokiej rozdzielczości 1,5K+. Aparaty mamy trzy. Główny 64 megapiksele, szerokokątny 8 megapikseli i obiektyw makro 2-megapikselowy. Filmy możemy nagrywać w rozdzielczości 4K z optyczną stabilizacją, co nie jest tak popularne w telefonach do 2000 zł. Poco X6 Pro 5G obsługuje także szybkie ładowanie, które naładuje akumulator o pojemności 5000 mAh, dołączoną do zestawu 67-watową ładowarką w 45 minut, więc nie musimy się martwić, że zabraknie nam baterii w telefonie w najmniej spodziewanym momencie. Producent także chwali się inteligentnym silnikiem ładowania, który pomoże wydłużyć żywotność baterii nawet podczas nocnego ładowania. Na kolejnym miejscu znalazła się firma, która mam wrażenie, że wciąż jest mocno niedoceniana i nie do końca rozumiem dlaczego. Infinix Zero 35G to smartfon, który przykuwa wzrok, a jego wykończenie oraz kolory są niespotykane, co może się zdecydowanie podobać, zwłaszcza fioletowy wariant. Jeżeli szukasz wszechstronnego telefonu wyróżniającego się wyglądem, to zdecydowanie ten smartfon jest dla Ciebie. Wyświetlacz AMOLED zastosowany tutaj jest zakrzywiony i zapewnia wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli, a jego przekątna to 6,78 cala. Wyświetlać na nim możemy rzeczy nagrane w 4K w 60 fps
i to zarówno głównym obiektywem, jak i przednią kamerką selfie 50 megapikseli z lampą błyskową. Pozostałe aparaty także wypadają dobrze. Główny aparat ma 108 megapikseli z optyczną stabilizacją i światłem f1.8, co pozwala na robienie dobrych zdjęć nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Infinix nie ma czego się wstydzić także w kwestii wydajności, za którą odpowiada MediaTek Dimensity 8020, 12 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 21 GB oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator to typowy już 5000 mAh, a telefon obsługuje szybkie ładowanie 68-watowe. No i na sam koniec nie powiedziałbym najlepsze, ale przede wszystkim najciekawsze, ponieważ większość z nas kojarzy firmę Sony, ba, mam nawet wrażenie, że wszyscy, no ale niewiele wciąż z nas pamięta, że produkują także telefony. Sony Xperia 10 Mark V to ciekawy przypadek, ponieważ na papierze może nie prezentować się tak imponująco, jak jest to w rzeczywistości. Przede wszystkim jest to najmniejszy telefon z prezentowanych, który ma przekątną 6,1 cala i z łatwością można obsługiwać go jedną ręką. Niewątpliwą zaletą jest długi czas pracy na baterii i rozładowanie tego telefonu w jeden dzień stanowi nie lada wyzwanie. Częściowo jest tak za sprawą ekranu OLED, który niestety ma odświeżanie tylko 60 Hz, a za jego ochronę odpowiada Gorilla Glass Victus. Na pocieszenie telefon ten spełnia wymagania normy IP68, co zawsze jest plusem, zwłaszcza w kryzysowych sytuacjach. Xperia 10 Mark V, jak zresztą wszystkie telefony z tej serii, wyróżnia się zdecydowanie designem, który jest unikatowy, co nie jest zbyt popularnym krokiem przy projektowaniu telefonów przez inne firmy. Ciekawie wypadają także możliwości fotograficzne, a to za sprawą matrycy głównej Sony IMX582, która ma 48 megapikseli oraz optyczne stabilizacje obrazu. Jak przystało na firmę Sony, całość dopełnia obsługa dźwięków wysokiej jakości i to zarówno na głośnikach stereo, jak i poprzez gniazdo słuchawkowe, którego oczywiście nie zabrakło w tym telefonie. A czy Twoim zdaniem brakuje jeszcze jakiegoś telefonu w tym zestawieniu? Bądź może uważasz, że któryś z tych telefonów nie zasługuje na miejsce i powinien go zastąpić inny. Koniecznie daj znać o tym w komentarzu, ponieważ jestem ciekaw, jakie jest Wasze top 5 telefonów do 2000 zł.